Wojtku, chciałam zapytać, jako że film Ikona dzieje się na Syberii w zamkniętym ośrodku, jak tam trafiłeś i jakie były okoliczności powstawania filmu właśnie tam? Przygotowując się do filmu, chciałem zrobić film o młodym lekarzu, który zaczyna taką swoją pierwszą poważną pracę poza szkołą i chciałem pokazać, jak to jest zaczynać swoją praktykę lekarską z przypadkami, których nie można wyleczyć, nieuleczalnie chorych. I w związku z tym szukałem szpitali onkologicznych, psychiatrycznych, szukałem szpitali, w których mogłem pokazać, gdzie taki młody idealista zderza się z taką rzeczywistością, której nie może zmienić. I szukając takiego szpitala, szukając takiego lekarza, trafiłem do tego szpitala, który można zobaczyć w filmie. I trafiłem na tego lekarza, który jest dokładnym odwrotnością tej osoby, którą szukałem. Bo to jest lekarz, który kończy swoją pracę, który 45 lat pracował w zawodzie i z perspektywy tych 45 lat może powiedzieć o swojej pracy. I to jest w sumie ten młody idealista, którego szukałem, a 45 lat później. To jest trochę śmieszne, ale rzeczywiście tak jest. Znalazłem tą osobę zupełnie inaczej niż jej szukałem. Ale ten film przede wszystkim teraz dla mnie z perspektywy czasu jest unikalny pod tym względem, że już drugi raz nie udałoby się go nakręcić z wielu przyczyn, ale przede wszystkim to jest unikalne są te zdjęcia dlatego, że to jest zamknięty obiekt. To nie można nam sobie wejść z kamerą i po prostu zacząć kręcić. Bo to dla nas dosyć trudne i to było takie wyzwanie logistyczne, żeby dojechać tam, to jest bardzo daleko, to jest środek Syberii, 180 km na północ od Irkucka. Jest to takie miejsce zupełnie odizolowane od jakichś większych ludzkich siedzib, ośrodków. I w tym byłym carskim więzieniu są pacjenci, są osoby, które tam się znajdują, odizolowane od społeczeństwa. To jest takie miejsce izolacji. To jest takie miejsce, gdzie wysyła się osoby, z którymi nie ma co zrobić. I to dosyć szybko zauważyliśmy na zdjęciach i to było dla nas takie dosyć poruszające. I wtedy też pojawiła się myśl, żeby tą perspektywę z lekarza, ten główny kąt z widzenia, przenieść z lekarza na pacjentów, żeby pokazać film z ich punktu widzenia może jednak. Czyli to jakby kolejna ewolucja naszła względem tego oryginalnego pomysłu. I w związku z tym ten film staje się możliwością, żeby zobaczyć świat z punktu widzenia takiego pacjenta. Żeby zobaczyć świat z punktu widzenia osoby, która jest ubezwłasnowolniona, która nie ma jak wyrazić swojej opinii, która jest zamknięta w szpitalu, która jest o wiele bardziej surowym miejscem niż więzienie, które jest bezterminowo i my w ogóle możemy z perspektywy takiej osoby świat zobaczyć. Więc nagle ten film stał się nośnikiem, głosem dla takiej osoby. Ona dzięki temu, że my tam się znaleźliśmy, w niesamowitych okolicznościach, ta osoba staje przed kamerą, i jest film i nagle każdy to może zobaczyć. I jakby to ma dosyć duże znaczenie dla mnie jako dla filmowca, że film może mieć taką funkcję. Może mieć funkcję dawania głosu osobom, które tego głosu nie mają, ale też może poruszać jakieś ważne kwestie. Więc jakby, nie wiem, czy to odpowiada na twoje pytanie, ale tak generalnie wygląda w skrócie droga realizacji tego filmu. A właśnie, jeżeli chodzi o sam czas powstawania filmu, to jest ciekawy punkt, to znaczy jak wiele czasu zajęło wam zaaklimatyzowanie się w tamtym miejscu? Czy pacjenci od samego początku byli otwarci na to, że znalazła się tam ekipa filmowa, która chce pokazać to, w jaki sposób tam żyją? Nie, no to jest zawsze sytuacja takiego braku zaufania, bo pacjentów otaczają ludzi, którzy też im mają pomóc i też są od tego, żeby im pomagać, ale nie pomagają im bardzo często, albo też szkodzą, albo też wykorzystują, dochodzi do różnych nadużyć, więc oni nie mają generalnie zaufania do kogokolwiek. A tutaj nagle z zewnątrz przyjeżdża ktoś z kamerą i który ich obserwuje,
stara się w jakiś sposób zdobyć ich zaufanie, ale jakby takie osoby się traktuje z dużą nieufnością. Więc trochę nam zajęło to, żeby przełamać te pierwsze lody i zajęło nam przede wszystkim to, żeby zrozumieć, jakie jest nasze miejsce tam, bo każdy z zainteresowanych na miejscu inaczej naszą funkcję tam widział. Lekarze bardzo sobie by życzyli, personel by sobie życzył, żebyśmy pokazali to wszystko w dobrym świetle, żeby to wszystko dobrze wyglądało. Więc mieliśmy taką trochę z ich punktu widzenia funkcję propagandową, że pokazalibyśmy, że oni w złych warunkach również potrafią coś dobrego zdziałać. Jeśli chodzi o pacjentów, to z ich punktu widzenia nasza funkcja była, żeby im załatwić pewne przywileje, żeby ktoś odzyskał płyty z muzyką skonfiskowaną, żeby dostali więcej jedzenia, żeby herbatę zmienić im na Earl Greya albo na czarną. Także każdy miał swój w tym jakiś interes. I tak się akurat zdarzyło, że po kilku dniach jedna z pacjentek miała atak i my byliśmy jedynymi osobami, my, ekipa, które mogły jej pomóc. I pomogliśmy, tak? Zaczęliśmy ją trzymać. Ania, nasza tłumaczka, pobiegła po pomoc. I nagle wszyscy zaczęli, że my w ogóle mamy jeszcze jakąś inną funkcję, że my tutaj nawet nie kręcimy tego. No, każdy normalny to by kręcił ten, co się dzieje, ten atak. No, to jest filmowe, to było oczywiste, że to po to filmowcy przyjechali. A tak nie było i jakby zobaczyłem po tym wydarzeniu, że nasza funkcja jest być może inna, że być może jesteśmy w stanie tutaj pomóc, że być może jesteśmy w stanie coś zrobić, a jednocześnie jako dokumentalista cały czas miałem potrzebę, żeby to zarejestrować, to jak najwierniej oddać. Więc to, co można zobaczyć na ekranie, to jest moja próba jak najwierniejszego oddania tej sytuacji, tej rzeczywistości, tego szpitala, jak najwierniejsze przekazanie go dalej. I jakby tutaj dochodzimy do tego momentu, jaki jest mój punkt widzenia na to, co się tam dzieje. Jaki jest moja ocena działań na przykład lekarza czy tej placówki. I żeby tego, żeby na tym poziomie nie zostać, ten film jest o zupełnie czymś innym niż to, co widać na ekranie. On nie jest o tym szpitalu, on nie jest o tych pacjentach, on nie jest o tym lekarzu. To nagle zamienia się w historię o poznanie w ogóle drugiego człowieka, o poznanie samego siebie być może, bo tym się oni tam zajmują. Jest jakiś człowiek, który bada innych ludzi, jest jakiś lekarz, który bada pacjenta i zrobi się z tego taki trochę film o poznaniu jeden drugiego, więc taki był przynajmniej cel.